Dzień dobry Państwu. Wojciech Rynkowski, ekstradom.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie z pięknej miejscowości Antoniów, położonej u podnóża Gór Izerskich. Jesteśmy gośćmi pani Pauliny w jej daczy Antoniów. To nowoczesny dom wybudowany w technologii domu gotowego. A ponieważ to zupełnie świeża technologia, na której temat istnieje sporo mitów i wątpliwości, chcieliśmy w Państwa imieniu zadać kilka istotnych pytań komuś, kto taką inwestycję już ukończył. Pani Paulino, zaczynając od początku, skąd wziął się pomysł budowy domu gotowego? Co o tym zadecydowało? Chcieliśmy zbudować dom przede wszystkim szybko i znając koszty całkowitej budowy, ale myślę, że głównie zależało nam na czasie i też nie chcieliśmy przechodzić przez cały ten proces zgłaszania, bo kiedy budowaliśmy ten dom, czy planowaliśmy ten dom, nie było jeszcze tego nowego prawa, że można budować do 70 metrów, także też dlatego zdecydowaliśmy się na 35, drogę zgłoszeniową, a nie projekt budowlany. No i tak to się wydarzyło. A co zdecydowało o tym, że wybraliście Państwo domki Marysie jako wykonawcę tego domu? Oglądaliśmy różne gotowe projekty, które nie do końca nam się podobały i zależało nam na firmie, która zgodzi się na realizację zmienionego projektu, który koniec końców stał się po prostu projektem naszym, koncepcyjnym, zrobionym przez naszego architekta i zaadoptowanym pod technologię domków szkieletowych. Co ostatecznie przekonało Państwa, żeby powierzyć budowę swojego domu temu, a nie innemu wykonawcy? No to właśnie ta elastyczność i też przyznam, że terminy wykonania, bo bardzo często jak zdecydowaliśmy się na budowę, to był taki dość boom duży na budowę tych domków i wiele ludzi nam mówiło, że no mogą zacząć w przyszłym roku na przykład, a akurat w domkach Marysia była możliwość zaczęcia pracy właściwie od razu. To skoro jesteśmy przy terminach, proszę powiedzieć, jak długo to mniej więcej trwało? Od zakupu działki do tego stanu, który mamy teraz, równo rok. No, były jakieś tam przestoje związane na przykład z tym, że jesteśmy na obszarze Natura 2000 i musieliśmy zgłaszać nie tylko w Urzędzie Miasta, ale też w RDOŚ-u swoją budowę. A jeśli chodzi o stricte od podpisania umowy budowlanej albo od zaczęcia fundamentów, wydaje mi się, że we wrześniu wylewaliśmy fundament. Dom gotowy no, mamy teraz w czerwcu. Także były pewne opóźnienia, ale nie aż takie duże. I tak nie jest to tyle czasu, co budowa takiego domu tradycyjnego. A doprecyzujmy, bo padło sformułowanie, że wylewaliśmy fundament, bo dom stoi na płycie. Tak, na płycie fundamentowej, grubej, solidnej. To też była w sumie nasza obawa, bo w wielu tych firmach, które oferowały gotowe domki, oni oferowali domek, a właściwie często elementy tego domku. I na przykład była instrukcja, jak samemu wykonać fundament. No my nie jesteśmy zbyt, jesteśmy techniczni, jeśli chodzi o komputery, a nie jeśli chodzi o budowę, więc nie chcieliśmy ryzykować w taki sposób, żeby i też powierzać każdej ekipie coś innego, bo to też była kolejna ważna rzecz, że jedna ekipa tutaj zajmowała się od fundamentu do powieszenia ostatniego obrazka i na tym mi zależało. Bo trzeba powiedzieć, że jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, u podnóża Gór Izerskich. Dookoła śpiewają ptaki, no jeszcze tutaj w pobliżu trwa budowa, ale czy w związku z tym, że jesteśmy w takich, a nie innych warunkach, tu jest na lekkim stoku ta działka, czy to spowodowało jakieś dodatkowe trudności, były jakieś z tym związane kłopoty w trakcie budowy? Znaczy wykonanie fundamentu trwało trochę dłużej niż trwałoby pewnie na płaskiej działce, przez to, że trzeba było zrobić większy wykop, złapać ten poziom też. Tak to zrobić, żeby ten dom nie wystawał gdzieś, nie tworzył jakieś górki, więc no, musiało być to dobrze przemyślane. No i też grunt, o czym mówiłam, był kopany, jest pełen tutaj skał, które bardzo mi się przydały do ozdabiania działki, ale na pewno były dość dużym problemem dla koparkowych i przy pracach ziemnych. A proszę mi powiedzieć, ile trwała budowa samego domu? Tak od momentu, kiedy weszli tutaj fachowcy i zaczęli montaż? Szkielet pojawił się w listopadzie tego roku. Dom do stanu takiego zamkniętego, surowego zamkniętego, myślę, że był zrobiony bardzo szybko, bo w jakieś 2 miesiące. No ale potem były oczekiwania, przedłużone oczekiwania na okna. Już to były okna zamawiane na wymiar. Te firmy zajmujące się oknami robiły różne tam przystoje, więc to w takim razie surowy otwarty był szybko, a surowy zamknięty trochę dłużej. No a potem doszły już prace we wnętrzu. Bo elewacja domu jest bardzo ładna, bardzo charakterystyczna, taka nawiązująca nieco do, z jednej strony do domów skandynawskich, a z drugiej strony to, co pani mówiła, do domów przysłupowych, które tutaj zaczynają się, które tu pojawiają się w okolicy już, prawda? Tak, jest tutaj pełno domów przysłupowych, nie chcieliśmy tutaj wchodzić z jakimś
projektem, który kłuby w oczy, on ma się tutaj wpisywać w otoczenie, ale też drugi dom, który budujemy, będzie nawiązywał jeszcze bardziej do tych przysłupów. Tutaj to nawiązanie jest takie dość subtelne, bo właśnie przez tą kratownicę na oknach, która jakby pokazuje strukturę domu. Na co zwrócić baczną uwagę, kiedy będziemy wybierać wykonawcę naszego domu i generalnie szykować się do budowy takiego domu, bo one dopiero teraz zaczynają zyskiwać coraz większą popularność w Polsce i w związku z tym mała jest jeszcze ta baza wiedzy, która ich dotyczy. No to z mojej perspektywy zdecydowanie na zakres prac zawarty w umowie, żebyśmy skończyli z domem, a nie z elementami domu na działce zrzuconymi, bo często jest dobra cena, wygląda to wszystko kusząco, a okazuje się, że tak naprawdę dostajemy tylko pusty szkielet i nic więcej. I też na konstrukcję ścian, bo te firmy powinny, raczej zakładamy, że wiedzą co robią, ale lepiej sprawdzić, jak konkretnie, jakie są elementy ściany. Czy te wszystkie elementy ocieplenione, elementy nieprzepuszczające wiatru, a przepuszczające wilgoć na zewnątrz, a nie do środka, musi być ułożone w odpowiedniej kolejności. Dlatego akurat mąż się bardziej zgłębiał w temat. Nawet udało nam się podmienić jeden z elementów płyty na jakiejś wyższej jakości. Więc no, to jest bardzo istotne, bo nie chcemy skończyć z domem, który będzie źle docieplony albo który będzie zbierał wilgoć zamiast oddawać. Jeszcze wracając do tego, żeby zwrócić uwagę, co rzeczywiście proponuje wykonawca, co mamy zawarte w zakresie robót w umowie. Wynika to z tego, że część firm proponuje w zasadzie elementy do samodzielnego montażu. Tak, i instrukcje, jak to zmontować. Jakby na pewno jest to też dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy po pierwsze mają czas, a po drugie bardziej większe zaufanie do swoich możliwości budowlanych. My nie mamy żadnego doświadczenia, więc nie chcieliśmy dostać domu i instrukcji, jak go zrobić, bo widzieliśmy, ile tutaj było pracy przy wykończeniu. Czyli jednym słowem, dom, który jest wykonywany przez jednego wykonawcę i jedną ekipę od podstaw, od fundamentu po montaż ostatniego przysłowiowego obrazu i żarówki, to bardzo istotna. Tak, no w naszym przypadku, jako że mieszkamy 2 godziny stąd, dojeżdżanie do każdej ekipy i tłumaczenie każdego szczegółu kilkukrotnie byłoby, no może nie niewykonalne, ale na pewno bardzo czasochłonne i frustrujące. Także bardzo mi zależało, żeby to była jedna ekipa, która od fundamentu do oddania kluczy zajmuje się budową. Czyli mamy tutaj tak, krótszy czas budowy domu, jedną ekipę i koszty budowy, które znamy od początku, bo o tym jeszcze żeśmy nie rozmawiali, tak, że w zasadzie od początku znaliście Państwo koszty budowy domu. Tak, na umowie mieliśmy kwotę, terminy spłat tam odpowiednich transz i no, trochę jak z kupnem mieszkania od dewelopera, wszystko odbywało się w taki sposób. Także nie było żadnej podwyżki kosztów związanych na przykład z podwyżkami cen materiałów. Czyli właśnie to, o czym tutaj rozmawiamy często w naszym gronie, że podwyżki cen materiałów, że podwyżki kosztów robocizny i inflacja państwa niejako tutaj ominęła. Tak, dokładnie. Sposób.